Kochane dzieci, już niedługo dzień babci i dziadka. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu, co im podarować, to ten film jest skierowany do Was. Na pewno nic tak nie ucieszy Waszych dziadków, jak własnoręcznie wykonana kartka. Jest to tradycyjny sposób na to, aby pokazać dziadkom, jak bardzo ich kochacie i podziękować za to, że są z Wami. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać kartkę dla babci, a Pani Marta pokaże Wam pomysł na kartkę dla dziadka. Aby wykonać kartkę dla babci, potrzebujecie następujących materiałów. Kartki z bloku technicznego. Jedna koniecznie zielona, druga w dowolnym, ale jakimś jasnym kolorze. Kartki z bloku rysunkowego. Też koniecznie zielona i druga w dowolnym kolorze. Kawałek tekturki po to, aby przygotować sobie szablony. Klej, nożyczki, ołówek, być może przyda Wam się też liniałka i pisaki bądź kredki. Zaczniemy od przygotowania kwiatka, który będzie znajdował się w naszej kartce. W tym celu musimy przygotować sobie szablony. Ja wykonałam je z tekturki od bloku rysunkowego. Jeden szablon narysujcie w kształcie kropli wody. Mój jest takiej wielkości, że jego długość ma 7 cm, a w najszerszym miejscu ma 6 cm. Szablon, który będzie naszym liściem, ma kształt takiej łezki, bądź też, zależy jak spojrzycie, oka. W najdłuższym miejscu ma 6 cm, a w najszerszym 2,5. Na kartkach z bloku rysunkowego, zielonej i czerwonej, odrysowujecie Wasze kształty z szablonów. Liście wykonujemy w kolorze zielonym i płatki naszego kwiatka w kolorze czerwonym. Kiedy macie już je wycięte, listki odkładacie sobie na bok i jeden płatek tulipanka również. Pozostałe dwa płatki po długości składacie na pół. I w zasadzie macie już przygotowane wszystkie elementy naszego tulipana. Przechodzimy do wykonania naszej kartki. Wykorzystamy teraz kartki z bloku technicznego. Najpierw kartkę, którą sobie wybraliście jasną, w dowolnym kolorze, żółta, pomarańczowa. Składamy ją po szerokości na pół. W ten sposób. I odkładamy na bok. Podobną czynność wykonujemy z kartką zieloną. Również składamy ją po szerokości na pół. Będzie nam potrzebny tylko jeden element, a więc musimy ją rozciąć. Otrzymujemy kartkę tego formatu, którą jeszcze raz składamy po szerokości na pół. I teraz będzie ważna czynność. Aby nasz tulipanek mógł tak odstawać, być taki trójwymiarowy, musimy dokonać na tej małej zielonej kartce nacięcia. Starajcie się, żeby było mniej więcej na środku, pamiętając jednak, że ta łodyga musi mieć pewną szerokość, około 2-3 cm. Jeżeli postępowaliście zgodnie z moją instrukcją, to możecie użyć liniałki, będzie Wam łatwiej i z każdej strony kartki, od każdej krawędzi zostawcie sobie odstęp 5 cm, a pozostanie Wam łodyga odpowiedniej szerokości. Nacięcia również dokonujecie na długość jakich 5 cm. Wygląda to w ten sposób. Teraz musicie złożyć nacięty fragment. O. Rozkładamy kartkę i nacięte miejsce wypychamy do środka. I uzyskujemy taki kształt, o jaki nam chodziło. Następną czynnością będzie przymocowanie
do tego naciętego elementu liści oraz płatków naszego tulipana. W tym celu rozkładamy sobie karteczkę. Nasze płatki tulipana smarujemy delikatnie klejem. I naklejamy na siebie. Kwiatek jest gotowy. Dodajemy tylko liście, które będą stanowiły ładną ozdobę całej kartki. Nie musicie używać dużo kleju. Tulipan jest gotowy. Wygląda on w ten sposób. Jednak jeżeli teraz złożycie kartkę, całość nie prezentuje się zbyt estetycznie. I właśnie w tym momencie wykorzystamy większy arkusz naszego papieru, naklejając mniejszą część kartki na tą większą. Podobnie postępujemy z drugiej strony. Tak wygląda kartka, która jest już sklejona, kiedy wszystkie elementy razem są sklejone ze sobą, ale żeby była ona bardziej taka personalizowana, możecie dodać jakiś napis, na przykład dla babci Tereni i podpisać swoim imieniem. Możecie również wkleić tutaj lub własnoręcznie napisać życzenia albo w dowolny sposób ozdobić okładkę. Myślę, że taka karteczka na pewno ucieszy Wasze babcie. Witajcie kochani, a zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części filmiku, w którym pokażę Wam, jak wykonać taką oto kartkę z okazji nadchodzącego Dnia Dziadka. Do wykonania takiej kartki będziemy potrzebować blok techniczny w rozmiarach A3 i A4, klej, nożyczki, ołówek, kawałek sznurka, pisak, jakieś dekoracyjne koralki. Jeżeli macie w domu ruchome oczka, możecie je użyć. Dekoracyjne serwetki, klej na gorąco oraz szablon do wykonania pokartki, który znajdziecie na naszej stronie. Na początek naszą kartkę bloku technicznego o rozmiarze A3 zginamy na pół. Następnie odmierzamy sobie 20 cm i tniemy wzdłuż naszej złożonej kartki, tak aby powstała nam kartka tego rozmiaru. Teraz przejdziemy do naklejania kolejnych elementów. Naklejamy sobie serwetkę. Która będzie głową naszego dziadka. Musimy ostrożnie tutaj nałożyć klej, żeby nie podrzeć serwetki. Delikatnie, tak naokoło, jeszcze troszkę kleju, przyklejamy serwetkę na naszą kartkę. Z czarnej kartki papieru wycinamy kapelusz.
przyklejamy go do naszej kartki. Kapelusz przyklejony. Przejdziemy teraz do wąsów. Możecie je wyciąć z brązowej kartki, bądź też z szarej, według Waszego uznania. Wąsy również przyklejamy. Jeżeli macie ruchome oczka, to możemy je teraz przykleić bądź też narysować pisakiem. Możemy sobie nasz kapelusz ładnie przystroić. Ja użyję do tego kawałek sznurka i jakiś koralik. Sznurek przykleję sobie klejem na gorąco. Tutaj oczywiście prosimy o pomoc osoby starsze bądź też starsze rodzeństwo, żebyście nie poparzyli sobie paluszku. Teraz nad sznurkiem przykleimy sobie koralik. Kochani, naszemu dziadkowi brakuje jeszcze kokardy. Przygotowałam dla Was szablon, z którego możecie sobie wyciąć trzy takie elementy. Na początek ten największy element skleimy sobie do środka. Smarujemy klejem różki i zginamy tutaj, przyklejając to na środek w taki sposób. I z drugiej strony również przyklejamy. Pamiętajcie, aby dobrze tutaj przykleić, żeby się nam kokardka nie rozkleiła. Używamy więcej kleju. Teraz, kochani, tą część przykleimy do tej średniej części. Kleimy sobie na środeczku i przyklejamy. Wcześniej przygotowano u góry kokardki. Na sam koniec ten malutki kawałek przyklejamy tutaj naprzód. Zginamy do środka, żeby skleić ze sobą te dwie części.
Tak powstała nam kokardka, którą teraz nakleimy dziadkowi. Nasza kartka prawie gotowa. Teraz, kochani, możemy sobie na dole napisać pisakiem, bądź też rodzice mogą Wam wydrukować gotowy napis. Na przykład, kochany dziadek. Oczywiście w środku możecie przykleić jakieś życzenia, bądź sami je napisać. Mam nadzieję, że Waszym dziadkom propozycja kartki bardzo się spodoba.